U schyłku II wieku przed Chrystusem na części terenów dzisiejszej Polski, w dorzeczu Odry, Wisły i Bugu, wykształca się nowy organizm społeczny – kultura przeworska. Wielu badaczy uważa, że kultura przeworska należała do kultur wschodniogermańskich. Jej ludność identyfikowana jest ze znanymi z przekazów antycznych Lugiami, Burgundami, Silingami czy Wandalami. Na przełomie er Rzym jest u szczytu swojej potęgi, obejmując cały basen Morza Śródziemnego. Jest centrum cywilizacyjnym i kulturowym. Pierwsze wieki rozwoju kultury przeworskiej to okres, w którym powstają nowe osady i towarzyszące im cmentarzyska. Podstawą utrzymania germańskich wandalów była uprawa ziemi oraz hodowla zwierząt. Zamieszkiwali otwarte osady o charakterze wiejskim, zabudowane drewnianymi chatami. Wandalowie to nie tylko rolnicy i hodowcy, ale także wojownicy, budzący respekt wśród swoich sąsiadów, w tym także Rzymian. To również wytwórcy broni żelaznej oraz licznych przedmiotów codziennego użytku, których rozległe centra produkcyjne znajdowały się m.in. wokół dzisiejszej Warszawy. Wandalowie zamieszkiwali obszary Europy noszące miano Germanii, a sami określani byli mianem barbarzyńców. Początek nowej ery to także okres silnych migracji ludności z terenów Skandynawii na południowe wybrzeża Bałtyku. Kolejne ludy germańskie, Goci i Gepidowie, pojawili się na północnych terenach dzisiejszej Polski. To oni osiedlili się na północ od ziem zamieszkanych przez Wandalów i dali początek tzw. kulturze wielbarskiej. Stały napór sąsiadów i walka o zdobywanie nowych terenów, dogodnych dla osadnictwa, a być może i chęć przejęcia intratnych szlaków handlowych z Imperium Rzymskim, powodowały nasilenie konfliktów pomiędzy Wandalami a ich germańskimi pobratymcami. Liczne starcia zbrojne, bitwy i potyczki, kończące się niejednokrotnie paleniem osad przeciwników, zmuszały wandalskich rolników do chwytania za oręż w obronie swoich rodzin i dobytku. W takich okolicznościach większość mężczyzn była wojownikami. Niewielkie grupy zbrojnych dokonywały wypraw wojennych w celu poszukiwania łupów, sławy lub też zemsty.
Okres stałego konfliktu służył wykształceniu się i umocnieniu postaci wojownika, wodza, przywódcy grupy, rodu, człowieka odpowiedzialnego za jej byt i bezpieczeństwo. Jego śmierć była niezmiernie istotnym wydarzeniem dla społeczności, której przewodził. Ginął i odchodził ktoś ważny. Ktoś, komu należało oddać cześć i godnie go pożegnać, wedle nakazów tradycji. W obrządku pogrzebowym dominowało ciałopalenie. Zmarłego specjalnie przygotowywano do tej ceremonii. Szykowano mu odświętne szaty, budowano stos, organizowano ucztę pogrzebową. Panowała atmosfera święta. Ceremonia pogrzebowa związana z kremacją ciała i ucztą pożegnalną odbywała się na terenie cmentarzyska. Tu gromadzili się członkowie całej społeczności, by odprowadzić swojego bliskiego, członka rodu. Na stosie składano ciało wraz z dobytkiem zmarłego. W przypadku wojownika była to przede wszystkim broń, najczęściej włócznie, frame, podstawowy oręż wandalskiego wojownika. Znaczniejsi w podróż w zaświaty otrzymywali miecz, tarcze i inne przedmioty, nieraz niezwykle cenne, świadczące o jego statusie społecznym. Kobiety wyposażano w przedmioty związane z tkactwem i szyciem, noże oraz ozdoby. Na stos składano także ofiary z jedzenia i picia. Dzielono się ze zmarłym tym, co spożywano w trakcie ceremonialnej uczty. Świadectwem tego są odkrywane powszechnie w grobach częściowo przepalone naczynia i kości zwierzęce, jajka, nasiona zbóż i orzechy, symbole odradzającego się życia, ofiary z byków oraz koni, symboli płodności i kultu solarnego, ptaków, symboli życia po śmierci.
Po wygaszeniu stosu kości zmarłego oraz zachowane części wyposażenia były zbierane i zsypywane do popielnicy lub bezpośrednio do jamy grobowej. Metalowe części wyposażenia, a szczególnie broń, poddawano niejednokrotnie rytualnemu uśmiercaniu poprzez łamanie lub gięcie. Niszczono także naczynia, na których spożywano posiłek w trakcie uczty pogrzebowej. Jednym z najciekawszych zabytków znalezionych w Legionowie jest brązowe okucie rogu do picia, zakończone głową byka. Wyobrażenie zwierzęcia zostało wykonane bardzo realistycznie. Uwagę przykuwa wysoki poziom artystyczny dzieła. W jednym z oczodołów zachowała się inkrustacja z niebieskiego szkła. Pod rogami powierzchnia zabytku jest uszkodzona. Prawdopodobnie w tych miejscach pierwotnie znajdowały się uszy byka. Okucie jest siódmym tej kategorii wyrobem znanym z obszaru dzisiejszej Polski. Zostało wykonane na terenach dzisiejszej Danii lub Wysp Duńskich w I wieku po Chrystusie. Thank you.